Ta historia jest dla młodych. Dla młodych z Pomiechówka i okolic, ale nie tylko. Nie tylko dla młodych, ona jest dla wszystkich. Bo okazuje się, że historia Polski jest pełna trudnych tematów. Właściwie gdzie nie spojrzeć, to jest coś trudnego i od tego trudu nie możemy uciekać, po prostu musimy się z nim zmierzyć. Kapitulacja Niemiec w maju 1945 roku to jest zakończenie wojny w Europie. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że na ziemiach polskich wojna jeszcze trwała. Wkroczenie Armii Czerwonej w styczniu tutaj na ziemię polskie, przekroczenie linii Wisły, to nie było wyzwolenie, tylko była to kolejna okupacja. I polskie podziemie niepodległościowe, Armia Krajowa, walczyło najpierw z Niemcami, a potem walczyło z drugą armią okupacyjną, czyli z Armią Czerwoną, NKWD, UB, Ludowym Wojskiem Polskim. Także podziemie, przywódcy podziemia dobrze wiedzieli, że Sowieci nie są żadnymi wyzwolicielami, nie mają dobrych intencji. Po prostu pamiętano Katyń, pamiętano postawę Stalina, pamiętano politykę Sowietu wobec polskich władz, wobec Polski w II wojnie światowej. Podziemie chciało walczyć dalej. W marcu 1945 roku dochodzi do rozmów między dowództwem sowieckim a 16 przywódcami Polskiego Państwa Podziemnego. I co się dzieje po tym spotkaniu w Pruszkowie? Okazuje się, że wszyscy są zapakowani do samolotu i wywiezieni do Moskwy. Mamy proces 16. Całe kierownictwo Polskiego Państwa Podziemnego przestaje właściwie istnieć. Generał Leopold Okulicki, jak wiemy, zmarł. Został zamordowany na Łubiance. To wszystko widzą dziesiątki tysięcy polskich żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i lokalnych organizacji niepodległościowych. Oni wiedzą, że skończą tak samo. Dla nich nie było wyjścia. Przysięgę złożyli legalnemu rządowi, a ich przywódcy na terenie kraju byli wywiezieni do Moskwy. Więc wierni przysiędze walczyli do końca. Żołnierze wyklęci, niezłomni, najwierniejsi z wiernych, ludzie, dla których honor był najważniejszy. Oni walczyli o przegraną sprawę. Oni wiedzieli, że nie ma szans, że świat się od nich odwrócił. Amerykanie już nie chcieli o Polsce słyszeć. Zachód miał dosyć wojny. Sowieci Polskę zalali, a oni walczyli właściwie w beznadziejnej sprawie. Proszę się postawić w ich sytuacji. 15, 19, 22 lata. Całe życie przed nimi, a oni byli wierni idei wolnej Polski, złożyli przysięgę rządowi legalnemu i walczyli o to, a wiedzieli, że to prędzej czy później skończy się dla nich śmiercią. I to jest niesamowite, bo oni wiedzieli, że nie wygrają. To była sprawa przegrana. A mimo wszystko tę walkę podjęli. I to jest właśnie ten polski duch. Polski duch, prawda, że kogoś tam można kupić, ale nie wszystkich Polaków kupimy. Mieczysław Dziemieszkiewicz, pseudonim Rój. On poszedł do partyzantki w czasie... Młody chłopak, prawda? Kilkanaście lat. Co sprawiło, że stał się nieprzejednanym wrogiem okupantów. Zabili mu brata Sowieci. Jego brat, partyzant Narodowych Sił Zbrojnych w czasie II wojny światowej, stanął w obronie dziewczyny. Już bez broni, już wycofał się właściwie z działalności partyzanckiej i na Dworcu Kolejowym stanął w obronie gwałconej przez Sowietów dziewczyny, którzy go zastrzelili z zimną krwią. Dowiedział się o tym Rój i po prostu chciał się mścić za brata. I wiedział, że Sowieci nie są naszymi przyjaciółmi, że dokonują w biały dzień gwałtów i mordów i są bezkarni. I chciał tych okupantów z kraju wygonić po prostu i ich wszystkich popleczników. Dlatego działalność jego tutaj na północnym Mazowszu właściwie skierowana była przeciwko tym, którzy byli w zasięgu. Chociaż trzeba pamiętać, czyli lokalnym funkcjonariuszom Urzędu Bezpieczeństwa, działaczom Polskiej Partii Robotniczej, czyli agentury sowieckiej na ziemiach polskich, utrwalaczom nowego totalitarnego systemu. Proszę pamiętać, że to też trzeba sobie uświadomić. Postawić sobie znak równości między swastyką a sierpem i młotem. Bo swastyka razi nas. A ja widzę bardzo dużo młodzieży, które noszą koszulki z sierpem i młotem i uważają, że to nie jest nic szkodliwego. Nie, to jest system, to jest symbol totalitarnego państwa, które mordowało ludzi, które poniżało ludzi, zabierało im godność i wysyłało tysiące Polaków na Syberię. Więc
gdzie Mieszkiewicz, Rój, walczył z totalitaryzmem, z kolejnym totalitaryzmem. Walczył w czasie wojny razem z bratem przeciwko Niemcom, po wojnie przeciwko Sowietom. Rój ze swoim oddziałem czekał na stacji kolejowej po Miechówku, czekał na jakąś ważną osobę, funkcjonariusza komunistycznego państwa polskiego. Mieli informację od swoich wywiadowców, że tym pociągiem ktoś będzie bardzo ważny jechał. Chcieli go pojmać, dokonać zamachu, zamordować. Nie wiem, czekali na niego. Natomiast w tym czasie na stację kolejową przyszedł też młody chłopak z Poniechówka, milicjant. Czekał na swoją dziewczynę, która tym pociągiem miała przyjechać. No, to spotkanie musiało się zakończyć tylko konfrontacją, prawda, i śmiercią albo kogoś z oddziału Roya, albo młodego milicjanta. Żołnierze Roya pojmali tego chłopaka, zaprowadzili za stację kolejową i po prostu zastrzelili. Mamy pierwszą przypadkową ofiarę. Niewinną przyszedł, to nie on miał zginąć. Chwilę później na stację kolejową w Pomiechówku z kierunku Czarnowa nadjechali na rowerach dwaj milicjanci. Drużnik, widząc milicjantów zbliżających się w kierunku stacji, nie ostrzegł ich o grożącym niebezpieczeństwie. Żołnierze Roya nie dali się zaskoczyć i zastrzelili obu milicjantów. Jednym z zabitych był brat pierwszej ofiary. Wiadomo, że akcja nie idzie zgodnie z planem. Mamy już trzy przypadkowe ofiary. Nadjeżdża pociąg, na który czekali żołnierze Roya. Zerowani wchodzą do środka, dokonują przeszukania. Niestety tej osoby, na którą czekali, nie znajdują. Rozbroili oficera Wojska Polskiego, rozbroili funkcjonariusza Służby Ochrony Kolei. W pierwszym wagonie jechał oficer Służby Ochrony Kolei, który widząc, co się dzieje, przerażony, wydostał się z pociągu drugą stroną. W budce drużnika zerwał swoje oficerskie pagony z munduru i w cywilu wydostał się na zewnątrz. Akcja Roya nie udała się. Zdenerwowani żołnierze opuszczają pociąg i udają się do najbliższego lasu. Koniec akcji Pomiechówku. Tragedia wydarzyła się w 50 roku. Ja urodziłam się w kilka lat po owej tragedii, ale na podstawie, mogę w tej chwili powiedzieć kilka słów, na podstawie informacji, które uzyskałam od mojej rodziny. Henryk Antosik i Zygmunt Antosik to byli bracia mojej mamy. Dlatego niektóre informacje wiem, no dosyć wydaje mi się dokładnie, bo z pierwszej ręki można powiedzieć. Wydarzenie to było wielką tragedią dla rodziny. Nigdy nie było to analizowane pod kątem ideologicznym, tylko pod kątem wielkiej tragedii rodziny, bo zginęło dwóch braci. Jeden starszy miał 34 lata, był już żonaty i miał dwoje dzieci. Młodszy 21 lat. Trzy niewinne ofiary. Wieczorem przyjeżdża UB, aresztuje kilkanaście osób w Pomiechówku. Drużnika, świadków, przypadkowe osoby, seria przesłuchań. Proszę pamiętać, że Roya UB rozpracowało przy pomocy około 400 agentów. Tak duża była siatka wywiadowcza, takie macki już Urzędu Bezpieczeństwa tak szeroko, tak daleko sięgały. I chciałem powiedzieć jeszcze o kilkunastu wyrokach, bo przecież to się nie skończyło tak prosto dla mieszkańców Pomiechówka. Bracia Majescy, którzy jechali na rowerach tego dnia właśnie w czasie akcji na peronie i widzieli zabitych znajomych, uciekli do domu. Wieczorem przyjechał UB, aresztował ich na mocy dekretu Bieruta z 1946 roku, którego jeden z paragrafów głosił, że kto widział akcję podziemia zbrojnego, a nie poinformował Służb Bezpieczeństwa, podlega karze od 3 do 5 lat. Przyjechało UB, zabrało najpierw mnie, a na drugi dzień brata. Także na raz nas nie zabierali. I już. I na UB dopiero widziały, dlaczego nie wyrdywały, to wszystko. No, jak ja mogę myśleć, że byli Polacy, tak czy nie? W mundurach polskich. I że nam skazany wyrokiem zawieźli na dobór rejonowy sąd wojskowy Warszawa. Na 3 lata i 6 miesięcy. Za to, że artykuł wiedział, a nie powiedział. No. Siedział na praskim więzieniu Toledo, w praskim więzieniu Toledo i odgruzował getto warszawskie, czyli był niewolnikiem. Wykonywał niewolniczą pracę, odgruzowanie getta warszawskiego.
drugi zaś pracował w kamieniołomie na Dolnym Śląsku. Tak się Polska komunistyczna rozprawiała ze zwykłymi ludźmi, którzy nic złego nie zrobili, tylko byli świadkami przestępstwa. Czy dzisiaj w wolnej Polsce świadek przestępstwa dostaje wyrok? To też świadczy o tym, jakie to było państwo. To nie był pierwszy atak roja na pociąg. Mamy niedaleko Ciechanowa stację Gołdczyznę. Tam również rój zaatakował pociąg. Też doszło do akcji zbrojnej. Zatrzymania pociągu, zrewidowania, skonfiskowania broni, przemówienia, wygłosił przemówienie do mieszkańców. Także to nie była dla niego pierwsza akcja na pociąg. Natomiast mówię, tu cel był inny. Tu kogoś miano złapać, aresztować, porwać. Prawda? To miała być jakaś duża szansa dla tego oddziału. Pamiętajmy, to już jest koniec roja, to jest 50. rok. On za chwileczkę zginie. Zaraz go już nie będzie. Więc on też porwał się, mamy pobliżu twierdzę Modlin, ogromny garnizon Wojska Polskiego, komunistycznego. To był teren bardzo niebezpieczny, właściwie on już poszedł wabank. To była akcja właściwie bardzo ryzykowna. On chciał pokazać komunistom, proszę bardzo, ja pod samym nosem kilkutysięcznego garnizonu jestem w stanie jeszcze akcję zbrojną wykonać. Oddział Mieczysława Dziemiszkiewicza, pseudonim Rój, dysponował bardzo dobrym wywiadem. O mały włos udałoby im się porwać generała Piotra Jaroszewicza, żołnierze roja. Minęli się kilkanaście minut z przejeżdżającym samochodem generała. O mały włos, a doszłoby do wielkiej sensacji na Mazowszu. Dziadek mój był wtedy w tym okresie sołtysem, a mama jako najstarsza z rodzeństwa pomagała mu pełnić te obowiązki. Pewnego dnia do gospodarstwa weszło czterech żołnierzy ubranych w mundurach, z bronią, opaski mieli na ręku śmierć wrogom ojczyzny na tle czarnego koloru i zażądali pomocy. Wtedy moja mama nakarmiła tych partyzantów, wśród których był, jak później się dowiedzieli, Roj, nakarmiła i zostali oni na nocleg, ukryto ich pod snopkami zboża w stodole. Przychodzili kilkakrotnie do gospodarstwa mojego dziadka, spędzali tam wieczory, rozmawiając z mamą i jej rodzeństwem. Za udzielanie pomocy Rojowi i jego towarzyszom moja rodzina została wydana i skazana na więzienia. Dziadek dostał 15 lat więzienia, wujek 8, a mama 5. W latach 70. został wybudowany na stacji kolejowej Pomiechówku pomnik w formie dużego głazu z tablicą epitafijną poświęconą zabitym milicjantom i funkcjonariuszowi Służby Ochrony Kolei. Takie były czasy, że tylko wspomniano o jednej stronie dramatu, o zabitych milicjantach. Nie ma słowa o Roju, nie ma słowa o kontekście historycznym, o tym, że byli to żołnierze niezłomni, wyklęci. Tak, w latach 70. tego nie można było napisać. Jak przechodzę koło kamienia, który upamiętnia to miejsce, gdzie zginęło trzech milicjantów, rodzina nigdy nie zabiegała o to, żeby to jakoś upamiętnić w tym miejscu. Dlatego, że dla rodziny liczy się grób na cmentarzu i to jest i tam w tej chwili i zawsze było najważniejsze miejsce. Na grobie zabitych milicjantów, który znajduje się na pobliskim cmentarzu Pomiechowie, do tej pory, a mamy 2017 rok, widnieje inskrypcja zafałszowująca historię, że zostali zabici przez skrytobójczą bandę. Prawda? Nie ma kontekstu. Nie ma kontekstu historycznego. To nie była skrytobójcza banda, to był oddział Wojska Polskiego, który działał jeszcze 5 lat po wojnie. Jak powinno wyglądać to upamiętnienie Pomiechówku? Powinna przede wszystkim być prawdziwe. Powinna być tablica informacyjna mówiąca o tym, kim był Rój, co to była za akcja, o przypadkowych ofiarach miejscowych, ale powinno być to upamiętnienie akcji zbrojnej,
nieupamiętnienie, bo oni mają swój grób, oni już swój grób mają na cmentarzu. Tu powinien znajdować się pomnik mówiący o akcji oddziału żołnierzy wyklętych w Pomiechówku. O jednym z ostatnich wydarzeń działań zbrojnych na Mazowszu. Żołnierzy wyklętych, niezłomnych. Zajmujemy się tą historią, ponieważ jest to sprawa trudna. Okazuje się, że jest to sprawa kontrowersyjna i wielowymiarowa. Trzeba obejrzeć ją z każdej strony. Tylko zgłębianie przeszłości, czyli historii, pozwala nam zrozumieć teraźniejszość. Pozwala nam zrozumieć, kim jesteśmy, skąd pochodzimy i co możemy tworzyć. Zajmujemy się historią, bo historia dzieje się teraz i to my w niej uczestniczymy. We'll be right back.